Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję od razu, że przyjęliście nasze zaproszenie. Tadeusza Tomaszewskiego jako posła nie muszę Państwu przedstawiać. Jest tutaj postacią w naszym regionie doskonale znaną, ale ze dwa zdania i tak muszę powiedzieć i podkreślić. Przez swoją aktywność we wcześniejszych kadencjach zdobył w tej chwili mandat, a Państwo na pewno pamiętacie, że poprzednio, gdy był posłem, był uznawany i to przez dziennikarzy w rankingach za najbardziej pracowitego i jednego z bardziej kompetentnych posłów. Tym bardziej my cieszymy się, że jest posłem z naszego okręgu, a dzisiejsze spotkanie stwarza okazję do tego, żebyście Państwo zadawali pytania dotyczących aktualnych wydarzeń. To ta wizyta dzisiejsza zbiegła się także i z tym, że dzisiaj praktycznie oficjalnie otwieramy filię biura poselskiego pana posła tutaj w Turku. Ja nie będę więcej przedłużał, oddaję głos Tadeuszowi Tomaszewskiemu. Tadeusz, bardzo proszę. Dziękuję, Mitku. Szanowni Państwo, po 4 latach ponownie wracamy z filią biura poselskiego w Turku. Miałem zaszczyt wcześniej współpracować z Lewicą w Turku. Ta filia biura poselskiego będzie prowadzona przez społecznych współpracowników. Biuro będzie dostępne w każdy poniedziałek od 16 do 18. Oczywiście również w wyznaczonych terminach, kiedy będzie dyżur poselski. Dzisiaj ten dyżur poselski była co prawda jedna osoba, ale w ważnych dla siebie kwestiach związanych z ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem rolniczym. Koledzy tutaj w ramach funkcjonowania biura poselskiego będą pełnili też swój dyżur, dyżur radnego. Jeśli uda nam się pozyskać również prawnika, to oczywiście dyżur również prawnika. W dniu dzisiejszym chciałem się z Państwem podzielić kilkoma kwestiami. Po pierwsze, w tej najważniejszej kwestii, od której każdy rozpoczyna swój dzień, czyli stan walki państwa z koronawirusem, ale także propozycji, które są przedstawiane przez poszczególne ugrupowania. Wiadomo, że w parlamencie odbyło się posiedzenie Sejmu, w czasie którego uchwalono specustawę. W tej sprawie odbyła się dobra dyskusja, po raz pierwszy chyba od pierwszego posiedzenia Sejmu, gdzie była rozmowa zarówno rządzących, jak i opozycji. Przyjmowano również wnioski zgłoszone przez Lewicę. Uznajemy to za początek tego, co się nazywa wspólna odpowiedzialność za tą sytuację, z którą mamy do czynienia. Dlatego też Lewica, nasz kandydat na prezydenta, pan Robert Biedroń, zgłosiliśmy wczoraj, wcześniej sygnalizując te sprawy na spotkaniu z prezesem Rady Ministrów i także podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, taki pakiet antykryzysowy Polska 2020. On składa się z 6 filarów. Po pierwsze, jeśli chodzi o filar pracowniczy, chodzi o płatne wynagrodzenie w 100%, jeśli chodzi o chorobowe. Sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego też proponujemy takie rozwiązanie. Zresztą to rozwiązanie było wcześniej również w naszym programie wyborczym. Po drugie, żeby zwolnienie lekarskie można było uznawać przez 3 dni na podstawie oświadczenia pracownika, żeby ten pracownik tą jakby pierwszą część mógł na podstawie właśnie tego oświadczenia mieć również zwolnienie. Po trzecie, to jest bardzo dzisiaj istotne, bo prawie 3 miliony osób nie ma ochrony wynikającej z faktu, że pracują na umowę zlecenie albo prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy prowadzą właśnie swoją działalność na podstawie umowy o dzieło. Drugi filar, który dzisiaj jest na pierwszej linii frontu, czyli lekarze i pielęgniarki, tutaj będziemy proponować rządowi taki dodatek 50% dla lekarzy i personelu medycznego, który jest w walce z koronawirusem.
Po drugie, szpitale, którym odbywa się to leczenie, też powinni dostać jakby dodatkową pomoc ze strony państwa, bo zadłużenie szpitali powiatowych jest znane, to jest prawie 14 miliardów złotych w skali kraju i dzisiaj nie może być to przeszkodą w skutecznym leczeniu, dlatego też proponujemy w pierwszej kolejności uruchomienie tych dodatkowych środków dla tych szpitali, które bezpośrednio zaangażowane w walkę z wirusem. Po trzecie, stworzenie takiego funduszu ochronnego dla tych pracowników służby zdrowia na pomoc związaną właśnie w przypadku zakażenia przez pracowników służby zdrowia, pomoc dla tychże pracowników. Trzeci filar to przedsiębiorcy i tutaj myślę, że państwo ma instrumenty, bo po pierwsze dobra sytuacja na rynku pracy do tej pory pozwoliła odłożyć na funduszu pracy 26 miliardów złotych. Przypomnę, że z tego funduszu pracy państwo pożyczyło sobie pieniądze na wypłatę trzynastki dla emerytów i rencistów i finansuje też staże dla młodych lekarzy. Teraz może uruchomić również świadczenia związane z finansowaniem składki ZUS przez 6 miesięcy w firmach. Uważamy, że to byłaby realna pomoc dla pracodawców. Po drugie, aby odciążyć pracodawców, żeby też nie dopiero po 30 dniu ZUS płacił składkę, znaczy wypłacał to chorobowe, ale żeby od pierwszego dnia ZUS przejął wypłatę chorobowego, a nie pracodawcy. I po trzecie, żeby został uruchomiony w Banku Państwowym, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego, taką pomoc dla firm związaną z utratą płynności. Zresztą słyszę, że w tej sprawie również spotkał się prezydent z bankowcami i jest mowa o prolongacie ewentualnych kredytów, a tutaj mowa o środkach na właśnie bieżące funkcjonowanie firm. Czwarty filar to media, jak tutaj wynikało z naszej rozmowy, odgrywają olbrzymią rolę informacyjno-edukacyjną i tutaj chcielibyśmy, aby w większym stopniu uprawdopodobnić inaczej, żeby była taka społeczna legitymacja do tych przekazywanych informacji poprzez funkcjonowanie przy Ministrze Zdrowia, Rady do Spraw Mediów i Informacji Publicznej składających się z lekarzy, organizacji pozarządowych, rządu, przedstawicieli wszystkich klubów oraz mediów o zasięgu ogólnopolskim, żeby również ta rada mogła, jakby monitorując media, przeciwdziałać tym wszystkim nieprawdziwym informacjom. Piąty filar to są dzieci i rodzice i tutaj to, co wspomniałem, mianowicie co wtedy, kiedy właśnie brak tego zasiłku opiekuńczego dla samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych 3 miliony osób. I tutaj te osoby powinny mieć w natychmiastowym trybie wprowadzone również podobne prawa jak wszyscy pozostali. Edukacja w telewizji publicznej, przypadkowo dzisiaj rano włączyłem, widzę, że będzie w telewizji ABC, przedszkole i tak dalej, także dobrze, że to ruszyło. Jeśli chodzi o kolejną sprawę, to jest wsparcie wojska. Tutaj przede wszystkim myślimy o dużej dotacji dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na funkcjonowanie laboratoriów wojskowych, żeby poszerzyć miejsca, w których dokonuje się badań, bo myślę, że wszyscy dzisiaj mamy takie wrażenie, że trochę to długo trwa od momentu pobrania wymazu do momentu ogłoszenia i tego nadal jest za mało. Też widząc dzisiaj migawkę takiego mobilnego punktu ze Stanów Zjednoczonych, ciekawy pomysł, że na ulicy, krótko mówiąc, jest mobilny punkt, gdzie samochody podjeżdżają, pobiera się wymaz. Oczywiście nie wszyscy, też na zlecenie lekarza ten wyjazd jest, ale to oczywiście pokazuje, że to jest bardzo poważna sprawa, musimy się z nią zmierzyć. Państwo polskie ma zabezpieczone środki finansowe, otrzymuje też 1 miliard euro od Unii Europejskiej na walkę z koronawirusem w Polsce, choć inne państwa, takie jak Stany Zjednoczone czy Włochy, no, przeznaczają olbrzymie środki finansowe, to pokazuje, przed jakim wyzwaniem myślę, że wszyscy razem stoimy, ale tutaj po pierwsze każdy z nas w sposób odpowiedzialny musi powiedzieć tak,
Trzeba słuchać wszystkich tych, którzy znają się na tym, trzeba wykonywać te polecenia, również polecenia administracyjne, które będą przekazywane z powodu funkcjonowania specustawy, ale też mieć zdrowy rozsądek i dbać nade wszystko o osobistą higienę. To jest to, co chciałem przekazać, jeśli chodzi o tą bieżącą kwestię, bardzo istotną. Natomiast wcześniej, przygotowując się do konferencji prasowej, chciałem też Państwu przekazać kilka zdań na temat inicjatyw legislacyjnych złożonych przez Klub Parlamentarny Lewicy. Po pierwsze, są to właśnie projekt przewidujący zwiększenie nakładów do 7,2 PKB na służbę zdrowia. Skoro możemy mieć ustawę o przeznaczeniu odpowiednich kwoty na, krótko mówiąc, obronność, to uważam, że w Polsce też powinna być taka ustawa. Po drugie, wspólnie z ruchem związkowym, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, wracamy do ustawy o emeryturach stażowych. W tej sprawie wiem, że na zapleczu prezydenta Dudy toczą się rozmowy Związku Zawodowego z szefem Dudą. Niektórzy mówią mały Duda z dużym Dudą, rozmawiają o tym, żeby też tą ustawę wprowadzić. Chodzi o emerytury, o możliwość przejścia na emeryturę wtedy, kiedy kobiety mają ukończone 55 lat i mają 25 lat stażu, natomiast mężczyźni 60 lat i 30 lat stażu ubezpieczeniowego. Wraz z tą ustawą przewidujemy obowiązek państwa podniesienia najniższej emerytury minimalnej do kwoty 1600 zł netto, netto podkreślam, i 1420 zł netto, jeśli chodzi o rentę. Te emerytury stażowe, one nie będą wysokie, ale to jest taki bezpiecznik socjalny dla tych, którzy na przykład kończą 60 lat mężczyźni, a nie mogą otrzymać renty, a uważają, że ze względu na stan zdrowia nie chcą dalej kontynuować swojej aktywności zawodowej. Emerytura wdowia to kolejny projekt, który przedstawiamy. Dotyczy to możliwości łączenia świadczenia emerytalnego po zmarłym małżonku, czyli można mieć własną lub wybraną, tą wyższą, oprócz tego dodatkowo 25% z drugiej emerytury. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Czechach, gdzie jest 50%, we Włoszech, w Niemczech, więc jest ta możliwość łączenia części świadczenia drugiej osoby. Jeśli oczywiście te dwie osoby w małżeństwie miały prawo do tej emerytury. Chcemy to wprowadzić stopniowo, bo to oczywiście kosztuje, mamy tego świadomość. Jeśli chodzi o emeryturę wdowią, dotyczyłoby to około 900 tysięcy kobiet z systemu ubezpieczeń społecznych z ZUS-u i około 300 tysięcy kobiet z systemu KRUS-owskiego. Stąd przewidujemy w trzech etapach wprowadzenie tej ustawy. Od 2021 pierwszy okres 10%, potem 20 i 25 w 2024 roku. Tutaj chodzi o osoby, które mają też no jakby wypracowane przez siebie albo przez męża ten filar ubezpieczeniowy, w związku z tym uważamy, że są środki finansowe w systemie ubezpieczeń społecznych. I to w znacznej mierze, czyli emerytura stażowa, ale także emerytura wdowia oraz podniesienie najniższej emerytury byłyby systemowymi rozwiązaniami innymi niż dodatki z okazji wyborów europejskich, wyborów prezydenckich w postaci 13 czy 14 emerytury. Dlatego, że system ubezpieczeń społecznych, dlatego, że na stałe, dlatego, że powiązane również ze stażem ubezpieczeniowym. Dzisiaj to dobrze, że emeryci i renciści dostaną te świadczenia, ale wszyscy muszą mieć świadomość, że one nie są finansowane z systemu ubezpieczeń społecznych. Na te świadczenia złożyli się pracodawcy, którzy płacą składkę na Fundusz Pracy, a Fundusz Solidarnościowy, który wypłaca teraz to świadczenie, zaciągnął pożyczkę. Łącznie to jest prawie 29 miliardów złotych za dwa lata, za dwie transze, i będzie spłacał
A ten fundusz, tą pożyczkę po roku 2024, czyli po zakończeniu kadencji, tej kadencji parlamentu. Szanowni Państwo, to są te propozycje. Oprócz tego została zgłoszona propozycja dotycząca praw kobiet, edukacji seksualnej. Ten projekt ustawy przewiduje też trudny element i będzie debata w tej sprawie też bardzo gorąca, dotycząca możliwości przerywania ciąży do 12 tygodnia, zniesienia tak zwanej klauzuli sumienia, wprowadzenie prawdziwej edukacji seksualnej. To wszystko tutaj klub uznaje, że trzeba podjąć tą rozmowę, natomiast dopiero w dialogu myślę, że można wypracować rozwiązania, które będą dobrze służyły również i kobietom. Tyle w tej sprawie, jeśli chodzi o nasze propozycje związane z funkcjonowaniem klubu poselskiego Lewicy. Kampania prezydencka zmienia swoją formułę. Generalnie kandydaci są w tej pierwszej linii nawoływania do rozsądku, do spokoju, do działania, ale też są też pewnymi grupami monitorującymi to, co się dzieje, to, co podejmują agencje, instytucje rządowe i samorządowe, i też mogą podpowiadać, i to zapewne czynią. Chciałoby się, żeby w tym obszarze nie było jakiegoś nadmiernego sporu, raczej wspólne działanie. Wykazał to również pan prezydent Duda, zwołując Radę Bezpieczeństwa Narodowego, co prawda późno, ale jednak ta debata i później konferencja pokazała, że prezydent uznał, że to był dobry dialog tych wszystkich, którzy chcą dobrze służyć w tym trudnym okresie czasu dla Polek i Polaków. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ile to zebrano podpisów? Tomaszewskiemu może pozwolicie, że też kilka zdań. Otóż być może dla wielu z Was zabrzmi to w sposób dość banalny, ale my jako społeczeństwo stajemy przed olbrzymim wyzwaniem. Czegoś podobnego to chyba w historii naszej ostatniej nie było. Ja dzisiaj spotkałem się z przedsiębiorcami z Turku, takimi naprawdę znaczącymi, i nie powiem, że oni są przerażeni, że tam jest panika, ale są naprawdę mocno zatroskani tym, co się dzieje wokół ich firm. Wszyscy wiemy, że takim najbardziej newralgicznym czy mało odpornym na tego typu zdarzenia, z jakim mamy do czynienia, to są te firmy, które zajmują się transportem. No, a Turek z tego słynie. No, jak my jako społeczeństwo będziemy naprawdę zdawali bardzo trudny egzamin. Od poniedziałku przedszkola, szkoły, uczelnie. To jest kwestia rodziców, zapewnienia opieki nad dziećmi. No, sprawa niebywała. Ja już nie mówię o biurach podróży, nie mówię o szeroko rozumianych instytucjach kultury, imprezach masowych. Naprawdę nie do końca może wszyscy zdają sobie z tego sprawę, przed jakimi wyzwaniami my stoimy. Moi drodzy, dodam tylko i przepraszam, bo nie powiedziałem na początku, że wraz z nami na konferencji jest Andrzej Kwiatkowski, sekretarz Rady Powiatowej, bowiem po tej konferencji, mam nadzieję, że Państwo zadacie pytania panu posłowi, odbędzie się spotkanie z Radą Powiatową Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z Komitetem Wyborczym Roberta Biedronia. Pan poseł wręczy także legitymację swoim społecznym asystentom. Chcę Państwu zakomunikować, że w tych trudnych czasach przecież zebraliśmy ponad 1300 podpisów poparcia dla naszego kandydata na prezydenta Roberta Biedronia. Dzisiaj jeszcze kilka list mają nam koleżanki i koledzy donieść. To jest naprawdę wielka sprawa, te 1300 podpisów, bo
w ogóle zbieranie podpisów ostatnio nie idzie tak, jak to dawniej bywało. I tu nie mówię o lewicy, mówię o wszystkich komitetach. Ludzie generalnie zasłaniają się ustawą o ochronie danych osobowych. No i ten czas, w jakim w tej chwili przyszło nam działać. My przygotowujemy się absolutnie do tego, że będziemy prowadzić kampanię wyborczą, no chyba, że rozszerzy tak się ta epidemia, że zapadną decyzje centralne o odroczeniu, względnie przełożeniu wyborów, chociaż na dzień dzisiejszy nie ma na ten temat żadnej decyzji. W każdym razie jesteśmy przygotowani tutaj lokalnie do prowadzenia takiej kampanii i jeśli będzie potrzeba, będziemy ją aktywnie prowadzić. Z mojej strony